Zmiany w rozkładach tramwajów i autobusów. Na dobre kursowanie zaczyna linia numer 307, którą będzie można dojechać nad jezioro Ukiel aż do końca wakacji. Z kolei do końca września zawieszone będą linie studenckie, czyli 302, 303, 305 i 309. Do Kortowa pasażerów nadal będą wozić autobusy numer 103, 109, 130, 136 oraz 307. Poza tym tramwajowa linia numer 3 rzadziej będzie jeździć w niedzielę i święta, a w dni powszednie zazwyczaj co 40 minut. Warto wiedzieć, że w czasie wakacji poza sobotami, niedzielami i świętami obowiązują rozkłady oznaczone jako dni robocze wolne od nauki szkolnej. Od 1 lipca zmienione zostaną także godziny otwarcia punktów obsługi klienta. Będą one działać tylko w dni robocze między godziną 9.30 a 16.30, a punkt w siedzibie ZDZiT-u przy ulicy Knosały od 8 do 15.30. Informacje o rozkładach jazdy, lokalizacji POK-ów oraz stacjonarnych biletomatów znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg Zieleni i Transportu.